Dam. Dobry wieczór, Ania Kulej, TV Reklama, ze mną Marcin Najman, dobry wieczór. Witam. I trener Jacek Rumniak. Witam serdecznie. No Marcin, smutny jesteś, widzę. Dwie przegrane. Czy dla ciebie ta druga walka to jednak była wygrana? Dla mnie druga walka jest całkiem okej. A ta pierwsza? No pierwsza, no Lizek był tak szybki, że wręcz nie uciekał trochę? No uciekał, no ale to była jego taktyka, no na tym o to chodzi w sportach walki. A jak ci wskoczył na plecy, to nie myślałeś, żeby go tak... Nie, bo on się pompował, a ja blokowałem rękę, żeby mnie nie udusił. A dzisiaj jest tu Jacek Murański, czy rozproszyło cię to? Nie, w ogóle. Podobno będzie wasza walka. Znaczy takie pogłoski. Nie wiem. Że przyszedł tutaj, żeby z trenerami zobaczyć z bliska i ocenić twoje wystąpienie. Nie wiem, nie chcę mi się nawet komentować tego, bo dopóki nic nie ma pewnego, to ja nie będę dawał mu żadnej atencji. A co z Adrianem? Co? Co ma być? A co ma być? Dostał parę bomb, no ja nie wiem, czy w tył głowy, bo ja byłem w ferworze walki, no może był ogłuszony, natomiast miał czas, żeby dojść do siebie, ale to wolał się osrać i tyle, i taka jest prawda. A widziałeś może dzisiaj walkę Alberta Sosnowskiego? Nie, znam wynik, ale nie widziałem walki. No, bardzo, ludzie, mam wrażenie, że nie wierzyli w niego. Gratulacje. Jest i Albert. Albert. No, o wilku mowa. Powiem, że bardzo dobrze się zaprezentował, ale teraz chce walki z tobą. No i super. No i... Ale ty stawiasz warunki, że tylko MMA. MMA. Tylko MMA. Już w boksie nie... Ja nie walczę w boksie. No dobrze, a trener Jacek niech powie i oceni. Ale co? No walki. Dzisiejsze? Tak. Ja ci powiem tak. Marcin dopiero po walce z Piotrkiem jakby dostał drugiego życia i 3 razy lepiej komfortowo się czuł. Mi się wydaje, że w sumie chyba koncentrował się do drugiej walki i wszystko i rozkładał siły, żeby tą drugą walkę zrobić. Chociaż krzyczałem mocno, idź za nim, biegaj jak trzeba, ale mi się wydaje, że rozsądek wziął górę, tak mi się wydaje. No. Ja miałem przed sobą 6 rund dzisiaj, także musiałem rozkładać siły na 6 rund. Dokładnie, ale wydaje mi się, że przez ten konflikt może dlatego Marcin... Może szkoda, że pierwsza walka nie była z Lizakiem. Z tym, no, o którym mówisz. No i teraz Marcin, jak chce przegranej, no jednej i drugiej, psychicznie jak dochodzisz do siebie i jak regenerujesz? Ja nie odbieram drugiej w kategoriach przegranej. A powiedz mi jedno, słyszałeś werdykt, widziałeś co, jak hala zareagowała na ten werdykt? Słyszałeś czy nie słyszałaś? Słyszałam. A słyszałaś, co się działo, jak schodziłem, podniosłem ręce do góry? No to trudno to odebrać w kategoriach przegranej, jeżeli cię cały lud dziękuję za to, że zrobiłaś, wiesz, no, robotę, no. Ale jak regenerujesz? No chcę iść regenerować, chcę iść spać, ale mam jeszcze wywiady z wami. Tak, no, ludzie cię kochają. Oglądać. Ale widzę, że jednak chyba albo jesteś zmęczony, albo jesteś po prostu smutny przez te walki. Nie jestem smutny. Widzę, że nie masz, zawsze przychodzisz taki, smutny. A dzisiaj taki... Nie jestem smutny. Zmęczony. Smutny bym był wtedy, gdyby mnie taki ciot pobił. No to bym był smutny. To bym był naprawdę smutny, byś mnie widziała smutnego. No dobrze, a jest szansa kiedyś na 3 walki? Nie, to jest za dużo. 2 to już jest okej. To jest wystarczające. Dobra, Marcin, nie męczę cię. Dziękuję.